Sasza, tak się zastanawiam, bo ostatni czas jest bardzo ciężki dla nas wszystkich, dla Ciebie szczególnie. W jaki sposób Ty wspierasz osoby, które no, muszą mierzyć się z wojną na Ukrainie? Znaczy ja generalnie jestem córką Ukrainki, więc wspieram ją sercem. Ona teraz się znajduje właśnie w Rosji, ale też jest jej bardzo ciężko ze względu na... Słuchajcie, to jest bardzo trudny temat, który poruszamy przed wejściem do kina, więc nie chcę, żeby to tak zabrzmiało trywialnie. Nie wiem, czy to jest odpowiednie w ogóle na tego typu spotkanie. Generalnie wspieram jak mogę, ponieważ jestem wewnątrz tego i uwierzcie mi Państwo, jest to bardzo surrealistyczna, trudna robota. Ze względu na to, że po prostu w Rosji panuje wielka propaganda, ja też jestem córką rosyjskiego człowieka, aczkolwiek oczywiście moja rodzina, żeby była jasność, w ogóle nie absolutnie jest przeciwna wojnie i bardzo cierpi z tego powodu, ale wspieram jak mogę, każdego dnia po prostu. Mamy z Ukraińców dookoła siebie, wszyscy chyba, każdy z nas i po prostu wspieramy tych ludzi, żyjąc, pokazując im, że można żyć, wspierając ich, dając im robotę, dając im takie po prostu bardzo podstawowe rzeczy do życia, po prostu. Oprócz, tak jest. Tak się zastanawiam na przykład, czy twój tata musi mierzyć się z hejtem, bo bardzo często mam wrażenie, ten hejt jest skierowany ogólnie do Rosjan. Ludzie już nie rozgraniczają tego, czy ktoś jest powiedzmy dobry, czy ktoś popiera Putina, czy jest przeciw. Tak, no generalnie to jest prawda, aczkolwiek moja rodzina jest trochę inna, ponieważ ja wychowałam się w Polsce. Matka mojego ojca jest Polką, ja mam gdzieś tam bardzo, bardzo mocne polskie korzenie i nie spotkaliśmy się z taką ilością hejtu, w ogóle nie spotkaliśmy się z hejtem, jeżeli mam być szczera, za co bardzo dziękuję wszystkim, bo bardzo ciężko jest czasami rozgraniczyć te dwie rzeczy. Jakby, jeżeli ludzie słyszą Rosja, to od razu jest wszystko źle, a ja jednak jestem od trzeciego roku życia w Polsce i nigdy w życiu nie czułam się hejtowana. Wiesz, każdy wie, no reprezentowałam Polskę na konkursie Eurowizji, jakby jestem tu, skończyłam, jakby przeszłam przez całą edukację w tym kraju, więc czuję się Polką generalnie, więc nie, absolutnie nigdy żadnego hejtu nie doświadczyłam, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że Rosjanie mają, no i zresztą słusznie, no bo no, po prostu ludzie idą za takim pierwszym instynktem, no od razu słyszą Rosjanin, to myślą, że od razu to ci ludzie wspierają, co nie jest prawdą, ponieważ ci ludzie w Rosji bywają ludzie, którzy bardzo walczą z tym systemem i dostają bardzo mocno po tyłku za to generalnie, więc jest im też bardzo ciężko, jest im jakby podwójnie ciężko, ponieważ są tam nadal, znajdują się na terytorium Rosji i muszą za to płacić wysoką cenę.